No, witam cię serdecznie, człowieku, w kolejnym odcinku z Farming Center 2019. Z Farminga 19, w dzisiejszym odcinku Full Elsbrun. No i dzisiaj w odcinku będziemy siać rzepak pędem na tym polu. Coś jeszcze będę robił? Chyba nie. Muszę jeszcze siewnik zwrócić do tego, do siania trawy, ale to za chwilę. Muszę taką samą łazankę zwrócić. Ale to za... A, ja mam ten pomacik, mówię, dlaczego to tak było na radzie? A ja na tym pomaciku jechałem. Dobra, już naprawiamy błąd. Ile zasieję, tyle zasieję, ale powinien całe pole zasiać na odcinku. O! C się zajdę. Ja z bezkrytyki przyzwyczajony, że X się szuka, że pod X się szuka tego szerokości. A tu jest pod C. No i plan jest taki, znaczy plan jest taki. Pokazuję wam, jak jest, że w prawie pół pola zasiane jest dwunastki, no bo trochę się spóźniłem z odcinkiem. Jeszcze spóźniłem, no ale trochę musiałem ogarnąć, zanim puściłem siewniki. To już tam z dobre 10 minut sobie jeżdżą na tym polu. A ja mam sesję 140 minut. A na sejwie mamy 215 godzin prawie. No więc tak. Tyle kasy jest, no bo chyba z dobre 90 tysięcy dobre poszło na próbki. Zanim pole mi zbadało, no to trochę zeszło kasy. Te wszystkie próbki, no i wiadomo, trzeba było jeszcze wapno rzucić na pole numer 21-22. Muszę zasiane, a tutaj jest żyd. Ale już go nie będę poprawiał. A tutaj naokoło wszystkie poprawiłem. Siewnikiem. Dobra. Sobie zrobię poprzecznie. Czy naokoło? Nie wiem. A naokoło się przejadę, wiecie co? Ja się naokoło przejadę, mi to nic nie zbawi. A i tak będę musiał to zasiać i tak, więc... Czy pójdę teraz naokoło, czy później? Czy pójdę teraz naokoło, czy nie będę jechał naokoło? No to nic nie robi. No, tutaj się zastanawiam nad tymi drzewkami, czy je usunąć, ale chyba ich nie będę usuwał, no bo po prostu będzie pusto w tym miejscu. Więc raczej ich nie będę usuwał. Takie jest moje zdanie. I dobra, tutaj ten brzuszek trzeba wysiać. Dobra, drzewa nie zahaczyć, dobra. No i jedziemy dalej, no. Siejemy sobie rzepak. Przy okazji sobie zobaczę, ile będę miał pól zasianych. Znaczy pól, ile hektarów będę miał zasianych. Chociaż i tak tego nie zobaczycie. Bo nie zdążę zasiać rzepaku na polu numer 20. Czy tam 8, jak to woli. O, znaki rzymskości, no ale wyrąbane są znaki. Zawsze sobie naokoło cosplaya też puszczam. Jak puszczam cosplaya, to pierwszy żeby naokoło sobie zrobił. Dwa okrążenia, a potem dopiero w środku siać. No tak sobie myślałem, że to jest na pół siewnika. Więc składa bardziej tak, żeby za duże nakładki później nie robić. Ten pies trzeba pojechał całym siewnikiem czy pół. No oni tam już prawie będą kończyć, już mają pół pola zasiane, dobre. Nawet w sumie, no pół pola jest. Jakby nie licząc poprzeczniaków, które są na 4 przejazdy, czyli na jakieś 60 metrów. No to pół pola by była zasiana, tak? A także przez to, że są poprzeczniaki zasiane, to jest dużo więcej zasiane. O, masy tutaj jedzie sobie. Sobie ten narożnik tutaj będą się poprawić. Albo zrobić go wreszcie do kąta prostego, żeby tutaj oni cofali po ten narożnik. Albo go wygłaskać, tak jak jest siany. Ale chyba go zagłaskam, także tak jak jest siany, mi się wydaje. To będzie chyba lepsza opcja. Też w sumie nie wiem. Na jeden poprzecznik? Na jeden poprzecznik. Zawsze robiłem dwa, ale... Nie wiem, zobaczę, może drugie kółko zrobię, jak mi się zachce. A jak nie, to nie. Odcinek to jest 106 już. Więc to jest moja rekordowa seria. Bo z żadnej serii nie miałem tyle odcinków. Tutaj trzeba... W żadnej serii nie miałem tyle odcinków. Największa moja liczba to była chyba coś innym, bo 104 odcinki tam były. A tu to już jest 106. A tu jeszcze trochę do kupienia zostało. Pól, jakby nie patrzeć.
No, ale wiecie jak to jest. By trochę pół zostało, ale to raz dwa się kupi. Bo po zimie będzie kasa. To się kupi pole. Teraz na ten sezon te dwa pola są planowane 33 i tutaj w sumie 3 landy, czyli 33, 15 i ten pod 15 land. Żeby tutaj zrobić jedno pole fajne. No więc to są te landy na ten sezon planowane. A później będę ładował chyba w szóstkę te 800 tysięcy ładuję. W sumie tam trochę zgładzanie terenu, to nie wiem ile tam będzie tego terenu do gładzenia, więc około miliona wydam. Ale później już to będzie szło. No, jutro nowa krowa będzie, więc tutaj ten cycek zaraz będzie wsiany, więc na spokojnie. Jak już ten cycek będzie zrobiony, to już będzie szło. Zobaczcie, jak to pole będzie zaraz szło. I to jest 25 na godzinę. 15 metrów. Więc będzie szło. Myślę, że cały odcinek ma jestem w stanie to zasiać. Na kasiewnikiem do kukurydzy 18-metrowym siałem 40 minut. Ten kawałek chyba. Coś takiego mogło być. To nie wiem, jaką prędkością tam jeździłem wtedy. Albo wiecie co, ja jednak chyba sobie zrobię to drugie kółko. Tak, sobie zrobię, bo sobie mi łatwiej nakręcać. A tu mi nawet pasowało, żeby przejechać tak, ten cycek wysiać i dopiero jechać drugie kółko. Wręcz to nawet mi pasowało. Teraz jak to zrobić? Czy tak zrobić półokrągłe? Dobra, wiem jak to zrobię. Zrobię tak. Wyrównam trochę. I to będzie na 1,5 silnika w tym miejscu przejazd, ale to nieważne. Dobra, elegante. Zrobię na prosto, nie będę tego cycka robił. No bo to i tak będzie na pusto przejazd tutaj i tak, więc tutaj poprzecznik musimy walnąć obowiązkowo. No to będę pewnie na końcu pola koło tego słupa się męczył. Chyba, że teraz poradę go obsiać, ale nie wiem. Dobra, wiecie co? Tutaj nie będę już robił przejazdu, to obsieję sobie ten słup dookoła. Słupek, to nie jest słupek, to słup jest. Wielki słup, tak ma być. No bo wtedy jest łatwiej mi siewnikiem wykręcić do tego słupa. No tu nieraz różnie bywa z tym słupem. Dobra, tu poprzecznik zaciągnąć i będzie lód. Elegante idzie. Fajnie idą siebie, mi się zawsze podobają siebie. Na cosplayu to jest zawsze fajnie idzie. No wracam do cosplaya, to nie zrobił dwa kółka. Więc teraz paskami będzie leciał. Teraz trochę dłużej mu to zejdzie. Bo on tam będzie miał dużo kręcenia, a tutaj widzę, że moi pracownicy robią ostatnie dwa przejazdy. Przynajmniej Fent robi ostatnie dwa przejazdy. Będzie koniec. Się go wyłączy i będzie stał na polu. No i tyle. Bo tutaj ja w moim Fendem tutaj da się jeżdżać. Kurde, ten Fendt 1000 to jest najlepszy ciągnik, jaki mogłem kupić. Najwięcej nim robię. Masę ja kupiłem też, ale masę był co prawda lekko później kupiony. No ale był później kupiony, ale 3, prawie 4 godziny nabył. W sumie po tych siewach to będzie miał 4 godziny nabite, tak mi się wydaje. Bo tam 3,5 było, jak zaczynałem siewy. Masę. Ileż ty masz? 3,8. No, no to na spokojnie. John Deere ma 32 godziny prawie, a mój Fendik ma 31,6. To John Deere go przebiło 1/10, można powiedzieć. Na mojego Steyra, który ma 75 godzin prawie, to nic nie przebije na razie. Chociaż może do końca serii John Deere może go podgonić, tak naprawdę. Bo Steyr ma 75, no. A Fendt ma trochę mniej. Fendt ma troszeczkę mniej, bo Fendt ma 67 godzin. No ale Fendem też nie jest, że teraz już Fendt tylko jeździ koło krów, to ile on tam może nabić? No tam tak naprawdę jest tylko odpalony, żeby dorzucić składniki do miksera i
I przyczepę TMR do krów tak naprawdę. I to jest w sumie cała jego robota. No jutro będzie nowa krowa, więc 22 krowa będzie zarąbiście. I to jest super, że się mój masaj zablokował. On się zawsze blokuje w tamtym miejscu, zauważyłem. Prawdopodobnie jakieś auto tam było. Tak, bo już się blokował. Tak, jakieś auto musiało tam być. Musiało być tam jakieś auto, dlatego że się zablokował. Bo on się zawsze tam blokuje przez auto po prostu. Bo on tam zawsze na tym, bo tam ze skosa jest. I on tam zawsze musi wtedy wyjechać na asfalt, żeby się zawrócić. Ten pierwszy kurs, ten pierwszy przejazd, a potem już na polu się nawraca, więc nie ma problemu. No i tak, siedziałem sobie 25 na godzinę. 12 minuta, ja mam tutaj zasiane dookoła wszystko i trochę przejazdu. Serio musi być załadowane. A John Deere ma duże małe wozy? Też ma 600 kilo. Niedobrze, niedobrze. Masy też ma już tylko 1600. Kurde, spierdziela ten nawózek. Dobra, sobie to po odcinku dosieję. A właśnie, żeby nie zapomnieć. Trzeba go zwrócić. Tego siewnika. Dobra, to trzeba ulepszyć. No i dobra. Przy rzepaku trochę nie spierdzielać ten nawóz tak bardzo, ale to spierdziela. I się co, ja tego sobie ten tylko wyłączę i złożę mu go. To John Deere też zaraz będzie pusty. John Deere dużo dalej nie przejedzie. John Deere może do końca dojedzie. Ale John Deere do końca dojedzie, więc poczekam sobie tą minutę. Ale tutaj do fenda tego przejazdu nie dosieje, bo już mi nawozu zbraknie. Ewentualnie dosieje go bez nawozu i tyle. No, dosieje chyba ten przejazd bez nawozu i tyle. No, bo nawozu by mi, bo mi starczy. No bo to wystarczy tyle na ten przejazd jeszcze, więc sobie po odcinku go dosieję. Żeby nie wyłączyć nagrywania, nie. Dobra, 14 minuta jest, jest. Tłogi, inne tłogi. Jak pójdzie na 200 kg nawóz, no to... Znaczy tutaj schodzi tego nawozu, tak. Ale tutaj zaraz będzie, no tu już trochę mniej schodzi na tym przejeździe i to tak. To tak jest. Dobra. Masy sobie sieje. Obiadka sobie. Już! No dobra. No tak szybko obie. Miał być o 14. Dobra, to cięcie i tyle. Dobra, dobra. Wróciłem po przerwie. Jak widzicie, minął cały dzień od tamtej części odcinka, no ale trudno. No. Tak już bywa w życiu. Tak już bywa. Jak to się ma? No, tak wyszło po prostu, że minął cały dzień od tamtej części odcinka. Ale... Oj. On jednak był opuszczony, a jego podmioty. Ale nie przejmujemy się i jedziemy dalej, do przodu. Grzejemy. Bo tu dużo do siebie już nie zostało. I tak jak dużo mi już tego... nawozu nie zostało. Ale pół pola mam zasiane, po tym przejeździe będę miał pół pola zrobione. Więc na spokojnie. Kurczę, długie będą przesiane. No już na tych krótkich to znaczy teraz dwa pójdzie. Mogę wam taką pokazać, że pół pola po tym przejeździe jest zrobione. Oczywiście licząc po przesianiaki tutaj dołączy do tej strony, no to pół pola jest zrobione, tak. No pół pola jest zasiane. A tam było 15 minut chyba. Coś takiego. No, jak pamiętacie, w poprzedniej części Masej był w tej części pola. Tutaj koło numerka 8 dokładnie. A jak poszedłem na obiad, to zasiał gdzieś dotąd. Dotąd zasiał. No, taki kawał zasiał. No, a dzisiaj jak sobie odpaliłem, no to zasiał ten kawałek, tak. Te dłuższe przejazdy ma zasiane, teraz już po tych krótszych będzie jeździł, więc...
na spokojnie damy radę. Krowa żadna nie doszła, no bo było skąd? Jak nie było nic przewijane. 13.54 jest. Ja mam wszystko zasiane. No więc na ten sezon jesienny mam zasiane wszystko. Tutaj tę pszenicę też dosiałem poza odcinkiem wczoraj. Jak była ta przerwa. No i w kolejnym odcinku chyba już będzie wiosna, no bo zimy nie będę tak miło raczej. Sobie trochę do sprzedaży mam, bo mam prawie 600 pszenicy. 300 owsa. 81 to rzepaku. Rzepak za cholerę nie pasuje, no bo jak było 79, to było idealnie, bo bym na jedną przyczepę wyjechał, ale... Ewentualnie jak kupię nową ciężarówkę, to mogę zrobić odcinek z zimy. Sprzedaż nową ciężarówką. Oj, to brzmi jak plan. Bo na pewno będziemy sprzedawać jęczmień. Jęczmień i owiec na pewno będzie w tym samym dniu. Może rzepak. Więc fajnie by było to ogarnąć. To na 700 na łos, trochę mało. Siedem tysięcy na koncie. No rady. Jakoś damy radę. Wyżyjemy. Trzeba się w nich wyłączyć na obrotach, no bo na łos spierdziela. Jeżeli tak jest to nawiedzione, ale to on tak sobie jeszcze dalej spierdziela, więc to jest takie trochę dziwne dla mnie. Ale niech tak jest, skoro tak musi być. No fajnie przybywa tego zielonego koloru na mapie. No tutaj tych Żydów nie będę poprawiał, bo mi się nie chce. No, ostatnio był odcinek na górze, to teraz chyba jak będę siał, to tutaj te pole na dole będę siał. A tam na górze to ja sobie to poza odcinkiem zasieję. Ewentualnie puszczę sobie Maseja z siewnikiem, ale to nie będzie ładnie wyglądać. Nie wiem, zobaczę, coś tam się wykombinuje. A ja wiem, że jeszcze tona nawozu mam. Więc jeszcze powinienem kółko zrobić. Jeszcze kółko zrobię. Fajnie idzie tym siewnikiem. Z tym cyndem. Masę też sobie sieje, więc on do końca odcinka może zasieje. Zobaczymy. Zobaczymy, czy masę da radę do końca odcinka zasieć. No, na razie ten narożnik jeszcze zasieje. Czy GPS-a. No i tak będę tędy wracał lewą stroną, więc to nic nie zrobić, czy ja pojadę teraz tędy tym przejazdem, czy jak będę w drugą stronę jechał. Co jest? Wyłącz to gówno. Jak? Dopiero łączy. No to lepiej, żebyś nie wyłączał. Ciekawa, interesująca sytuacja. Dobra, fajnie idą do siebie. Jeszcze zostały tu cztery przejazdy. No cztery przejazdy, dobra. Więc nic cztery tu nie będzie. Wtedy już pójdzie. Jeszcze cztery długie będą zrobione, to będzie się. Jo, elegant. Nie będzie długo. Gdzie? No. Bo tam jest. No 16, tam jest, a nie 20. A 4 wody.
Jak pan to odczuł? Tak sobie powiedzieć? Aha, to było ładnie, tylko nie. Elegant. Co będzie? Ja chcę tylko na wóz. Chcę tylko na wóz. No jo, snap wysłany, nawóz się sypie, masę sobie ładnie sieje, już tam dużo mu nie zostało, więc elegante. Robotka idzie jak talala. Mi też tam już na tym polu moim dużo nie zostało do siebie. Dobra, tutaj zjadę z górki. Trochę bardziej wyskoczyłem trochę. No nie, drzewo jeszcze. Kto by to widział? Ewentualnie można to drzewo usunąć, to wtedy tak trochę bardziej pusto będzie. Nie no, nie może. Dzieci na sejwie 215 godzin jest. Niechby ktoś pytał. Już pewnie i tak nikt nie będzie pytał, ale... No, ale wiadomo. Zawsze coś tam trzeba pogadać na cichu. Raz, dwa, no cztery, tak jak mówiłem. Cztery przejazdy, tak jak mówiłem. Nie pomyliłem się o żadnym przejeździe. Będzie elegancko zasiane. Pole będzie walnięte. A tak z ciekawości zobaczę sobie statystyki. Ile tak już z ciekawości ma hektarów do zasianych? 550 hektarów co tutaj na tym ma zasianych. Więc spoko. A skoszonych ile ma hektarów? Nie zaorane, tylko zebrane tutaj. 586 hektarów. No więcej mam skoszone, bo wiadomo, że trawa była tam chyba parę razy koszona. Więc zawsze to tam parę hektarków będzie więcej. No jo, i tak to se leci mi. Na spokojnie. No, tu pod końcem to nawet 3,5 przejazdu będzie coś takiego. Tu na pół przejazdu będę wracał się. Dobra, no podoba mi się to, jak masę sieje. Bardzo ładnie to idzie. No dobra, i ogień B, i ogień. Dobra, może być ten na mnie. Już nie będę go poprawiał. No. Nie ma sensu go, się cofać po niego. Niech sobie już tam jest. Jak już ma być, ten jest. Ale teraz duża różnica będzie w przejeździe. Jeszcze jedno kółko takie długie, a potem będzie o... No, można powiedzieć, że dwa razy krótsze, nie? Można nawet troszkę więcej niż dwa razy. No taka długość, jak jest od tego miejsca do tamtego, do asfaltu, to zarobista, bo się tak fajnie szybko jedzie, a tutaj to tak jedziesz. Tylko, że tutaj też hektary idą na tym długim przejeździe, szybko nabijają hektary się. Ale wiadomo, o co chodzi. No, ja na odcinku na pewno jestem w stanie tutaj to uprawić i zasiać kukurydzą. A góry ja nie zdążę zasiać na odcinku, więc tam będzie siew kukurydzy trochę inaczej. I po prostu tym Amazonem będę siał. No, jeszcze jeden przejazd jeszcze i będzie tutaj ten słup obsiany. Słup będzie zasiany. W kolejnym przejeździe będzie przejazd. Potem będzie ten jeden cały na słup. Się go ominie i no już parę przejazdów będzie koniec polu. No spokojnie. No tak jak myślałem. Myślałem, że będą cztery całe, ale jednak wyszły, że trzy całe wyszły.
A ten czwarty jest taki doklejany, można powiedzieć. Więc elegancja Francji. Zasiane, zasiane. Teraz ostatni długi przejazd i finał. Ja muszę zobaczyć, ile to jest na ten minut odcinka. Bo ja nie wiem, czy mi się jeszcze opłaca jechać na to drugie pole. Siać do Masaje. Tą parę przejazdów zostało, no. To jest 13, a tam ile było? Ile tam było? Nie muzykę, tylko to. Tutaj było ile? 15. 15 i tu mamy już. 15, tu mamy 14. Tu mamy 29 minut. No to nie no. Dosieję to i będę kończył po prostu. Zrobimy to takie 32 minuty, taki krótszy odcinek. A masę sobie tam poza odcinkiem to dosieję i tyle. No bo teraz zimowy odcinek dopiero będzie. Z nową ciężarówką. No myślę, że zrobię ten zimowy odcinek 107. Pokażę wam, jak się sprzeda moją ciężarówkę nową i jak sprzedaję plony i to będzie tyle. A w kolejnych sezonach chyba zimy już nie będę pokazywał. Tym na co też nie będę chyba ze zimy robił, tylko się będziemy widzieć na wiosnę od razu. Jak już się w polu coś dzieje. Tak mi się wydaje. Dzisiaj sobie ten 107 odcinek cały nagram. Nie będzie tak jak z tym odcinkiem z szybami, że pół odcinka mi wyszło i koniec. Bo to wyszło tylko z tego powodu, że był obiad, a później po obiedzie wiadomo. Już pewna chata była i już się nie dało nagrać. A później jeszcze wieczorem też. No, wieczorem w sumie będę miał okazję, żeby nagrać jakieś odcinek głosowy, ale nie uda mi się to, bo. Oj, bo będę grał w 13 z krukiem. Kurde, co jest taka ciekawka, ja? Bo będę grał w 13 z krukiem. Bo na 13 z krukiem już dużo nam nie zostało. Zostały nam ostatnie żniwa i przede wszystkim maszyn. Wczoraj się udało zasiać wszystko. Wczoraj, czyli we wtorek 7 lutego, jakby ktoś pytał. Więc jest środa 8 lutego. Taka tam ciekawostka mała. Dobra, nawrotka. I łogi. No, żadnego Żyda nie ma, nie ma. Ja przejadę, że muszę nie wiem, no muszę skręcić głos za rąbie. Jakby ten słup prosto stał, to bym przejechał. No, ale to nawet dobrze, że jest na dwa przejazdy, bo zawsze na tym jednym przejazd był problem, bo zawsze mijak się robił. Trzeba było mega dokładnie wjechać, a tutaj tak na dwa przejazdy, jak było zrobione, to elegancko. Dobra, jeszcze jeden przejazd. Będzie zasiany. Myślę, no w sumie dwa przejazdy. Ale chodziło mi o to, że jeden przejazd od lewej strony jeszcze zostało. Dobra, MF-owi tam już dużo nie zostanie. Więc zanim ja sobie złożę ten... A nie, nie będę składał go teraz. No może zrobię mu ten... Nie no, w sumie nie będę robił tych dwóch przejazdów, bo ja sobie wolę jednak MS-a chyba pogonić w tym czasie. Od zera chyba sobie wolę obejrzeć w tym czasie. No to mu tam zejdzie z... No, z nawrotami 10 minut. Bo, o, dobra, zapis. Zapis ważna rzecz. On tam ma duże kręcenie. Albo jednak nie skończy. Dobra. To ja moim siewnikiem po prostu to zasieję fenda. Fendem to zasieję i tyle. Skoro on ma pusty nawóz, to... Nie ma innej opcji. A specjalnie siewnika na pewno się będę teraz. No i tak to wygląda, dobra. Także ja dziękuję wam powoli za oglądanie tego odcinka, dziękuję. No i dzisiaj cały odcinek siania na tym polu, no ale wiadomo. Chciałem wam pokazać siebie od A do Z na jednym polu, że idzie to zrobić. 30 minut. No 17, tam było 15, no to 32 minuty odcinka mamy. Więc... Nie spadaj, dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku 37, gdzie będziemy kupować nową ciężarówkę, więc na razie, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.